Czy uważa Pan, że można też mówić o stypie po trzeciej RP? Oczywiście, no ja dlatego powiedziałem, trzecia RP, której zgon zbyt przedwcześnie ogłoszono w 2005 roku, absolutnie się wypaliła i rzeczywiście stąd pomysł, który teraz jest lekko zawieszony, nowej konstytucji jest bardzo na miejscu i jest na to czas, sądzę, że się nawet znajdą na ten temat głosy w Senacie już są, tak. A w parlamencie można będzie uzbierać pewnie za jakiś czas. Tak, po prostu do końca nie zdajemy sobie sprawy, w jak innym kraju żyjemy. Niby nic się od soboty 24 nie zmieniło, ale ja zdaję sobie sprawę, no to są najprostsze rzeczy. Po pierwsze, ogromna wymiana elit. Przecież ile stanowisk w tym kraju, powiedzmy sobie otwarcie, będzie, ulegnie zmianie. Jaki ogromny dopływ krwi. Jak wiele resortowych dzieci będzie się musiało pożegnać z lukratywnymi synekurami. To wszystko wymusza zmianę. Ja mam tylko nadzieję, że ten nowy establishment, który oczywiście zdobędzie twierdzę, nie osiądzie na laurach. I że po prostu ten projekt polityczny, projekt, nazwijmy go, bo on nie był używany, ale projekt IV Rzeczypospolitej zostanie zrealizowany, bo to jest projekt Polski suwerennej, silnej, rozwijającej się i bezpiecznej, ale jeszcze jedno, moralnej. Polski, w której prawo znaczy prawo, a sprawiedliwość.